Siemanko, w tym tygodniu trenuję, jeżdżę sobie na Dolnym Śląsku. Wykorzystałem fakt, że są w tym rejonie dwa wyścigi, jeden po drugim. Jelenia Góra, która już była, no i teraz w najbliższy weekend Wałbrzych, więc nie wracałem do Tarnowa, tylko sobie właśnie zostałem, bo zawsze to ciekawiej. Dzisiaj wylądowałem na rowerowych Olbrzymach, no i przy tej sposobności spróbujemy sobie zjechać Rokitnika, część zjazdową, troszkę może szybciej i zobaczymy zaraz, co nam z tego wyjdzie. No to uwaga, zaczynamy! Skałki, skałki. Więcej skałek. Tutaj linia dla mężczyzn. A tutaj to trzeba coś podjechać nawet. No są to takie single tracki, więc mimo że część zjazdowa, no to jest jednak interwał. Płynna sekcja. Pump track. Górą. Oponki tam chrobotają o skałki. Góra. No i skałki to jest słowo klucz na Olbrzymach. Zresztą jak ktoś sam był, to wie doskonale. Najbardziej charakterystyczna rzecz tutaj. Taki otwarty zakręt, by się bandka przydała, no ale trudno. To jest ciekawa sekcja, górą po skałce. Lewą. A tutaj taki my. Jest też taki wąski element. Ogólnie tutaj, żeby jechać płynnie, no to już trzeba sobie to przejechać, bo są takie fragmenty, że się tak naprawdę wjeżdża na ślepo. Jak się nie wie, co tam jest, no to albo trzeba liczyć na szczęście, albo się ginie. No i tu jest taka już singlowa część ze żwirkiem. Także trzeba czujnie. Trzeba czujnie, bo sobie można ładnie wyjechać z takiego zakrętu.
Oczywiście tutaj cały czas trzeba dokręcać, żeby pojechać naprawdę szybko, ale są właśnie takie fragmenty, że coś się dzieje. Dzieje się więcej niż na takich klasycznych singlach, bo jednak są dorzucone te skałki. Także to jest spoko. Niektóre bandy są lepsze, niektóre są gorsze. O, tak tutaj, no niby taki profil jest, ale no tak nie do końca. A tu jest otwarty zakręt i ostatnia prosta. No i to był Rokitnik, część zjazdowa. Także tak, no całkiem fajne to tu mają. Na endurówce raczej bym się nudził, ale na synonimie rzeczywiście jest całkiem przyjemnie. Także szybka łapka w górę i widzimy się pewnie w Wałbrzychu. Cześć!